Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest World in Conflict. Genialna strategia studia Ubisoft oraz Massive Entertainment. Okej, zaczynamy. Mamy tutaj sobie grę dowolną. Gramy stroną radziecką. Wybrałem sobie siły kawalerii powietrznej, a więc śmigłowce. Okej, tak więc zaczynamy. Nasze śmigłowce docierają na pole bitwy. Posiłki przybyły na wskazane przez was miejsce. Cudownie, że posiłki przybyły na wskazane przeze mnie miejsce. Okej, zaczynamy. Spróbujemy dostać się na tyły sił wroga. Co charakteryzuje tą grę? Ta gra... jest to bardzo fajny system niszczenia świata otaczającego. Świata, w którym jesteśmy. W tej grze. Możemy niszczyć tutaj dosłownie każdy budynek, każde drzewo. Mamy do tego potężny arsenał broni. Od śmigłowców, po czołgi, od bomb kasetowych, po broń jądrową. Oczywiście do tego wszystkiego trzeba mieć odpowiednią ilość punktów. Cóż tu mamy? Pierwsze wrogie stanowiska artylerii. Jebłot! Pięknie! Piękna destrukcja. Właśnie ta gra pokazuje tą piękną część wojny. Tą widowiskowość batalii. Właśnie to, jak wojna wygląda z tej drugiej strony. Straciliśmy kontrolę nad farmą. Okej, wyślijmy sobie jeszcze jeden śmigłowiec. Ja tutaj używam obecnie śmigłowców Mi-24. Są to ciężkie śmigłowce szturmowe produkcji radzieckiej. Tutaj ładnie godzimy czołgi NATO. To są chyba akurat Leopardy 2. Wow, ale tam grzmocimy w nich. Pięknie, jebut! Tak jest, kolejny rozpieprzony. Ale widać, wieża ładnie poleciała. Okej, mamy tutaj kolejny śmigłowiec nasz gotowy. Musimy oczywiście uważać tutaj na wrogą obronę przeciwlotniczą. Na zestawy przeciwlotnicze Roland w tym przypadku, ponieważ naszym przeciwnikiem tutaj są siły NATO. A więc wojska niemieckie, wojska francuskie. Ej, już mi go spiszyli? Szybko. Dobra. To cudownie, że macie pełną broń, którą możemy wroga zaatakować. I jebut! Tak, kolejny pocisk Spiral. Pocisk przeciwpancerny produkcji radzieckiej. Mamy tutaj niemieckie wyrzutnie rakiet. Zlikwidować. Tutaj mamy francuskie śmigłowce Mangusta. Możemy je także zaatakować. Okej, mamy kolejny śmigłowiec dostępny. Tutaj się... nasze śmigłowce dostały się pod ostrzał wrogiej artylerii przeciwlotniczej, a więc pojazdów Roland. Okej, tu mamy jeszcze jakiś śmigłowiec wroga. Niestety straciliśmy jeden ze śmigłowców. Okej, grzmocić w niego. Znaczy, gra jest bardzo widowiskowa. Dobra, to jakiś czołg. Wiadomo, naszym celem tutaj głównie są czołgi przeciwnika. Tak jest, jeszcze tych tutaj pogonić. I zaraz będę mógł wam zademonstrować, jak wygląda eksplozja jądrowa w tej grze. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać wam. Tak, grzmocić. To było po prostu cudowne. Cudowny pokaz tego, jak można świetnie użyć rakiet niekierowanych. Jak tutaj wygląda? No, nie wiem, czy nam się to uda. Jeszcze trochę czasu potrzebujemy na to, aby użyć broni jądrowej. Co tutaj się dzieje? A zaraz nasz śmigłowiec kolejny
Okej, cudownie. Kolejny śmigłowiec, lecimy tutaj. Tu mamy jakieś kolejne śmigłowce przeciwnika typu mangusta. Zachodnią część miasta. Atakujemy ich z naszych działek. Dobra, zestrzelony. Tam jest kolejny. Pędzimy. Dobra, tu jeszcze jakieś pojazdy opancerzone przeciwnika. Nie chciałbym się tam w nim znaleźć. Dobra, troszkę się wycofać. Tutaj jest... pojawiła się tutaj piechota oraz czołgi wroga. Dobra. Wykorzystać pocisk spiral przeciwnika. Rozwalić to. Rozwalić to. Okej. Dobra, kolejny czołg. Mamy jeszcze jeden pocisk spiral do użycia. Jak widzicie, wszystko jest tutaj bardzo pięknie pokazane. Są fale uderzeniowe powietrza. Cóż to mamy? Kolejny pojazd artyleryjski wroga. Tak jest. Gierka powstała w roku 2008. Miała swoją premierę. Do tej pory jeszcze chyba nie doczekała się kontynuacji. Okej, okay, dobra. Grzmocą w nas. Tu się możemy zrzucić racę. A, dostaliśmy się z deszczu pod rynne. No cóż, bywa tutaj i tak. Straciliśmy większość naszych sił. Został nam ostatni śmigłowiec, ale to nim także możemy troszkę tutaj jeszcze namieszać wrogowi. Jak widzicie, walczymy na słynnej francuskiej wieży. Okej, okay, to wzgórze jest nasze. Tutaj są mi zestawy Roland, które chciałbym ominąć. Zestawy Roland, czyli francuskie wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze. Okej, okay, tutaj kolejny transporter z moździerzem. Uo! Ale dostał! Cudownie. Okej. Okay. Jeszcze chwilka, wytrzymajcie. I będę mógł wam pokazać to, co w tej grze po prostu jest niesamowite. Mamy 3 minuty czasu, tak? Straciliśmy kontrolę nad farmą. Jeszcze chwila. I będziemy mogli użyć głowic jądrowych. Czy będzie nam to dane? Wiatrak jest zabezpieczony przez wrogi. Okej. Okay. Wezwijmy sobie więcej śmigłowców. 3 kolejne maszyny. Okej, okay. Co z tym? 16. Okej, okay. Możemy użyć głowicy jądrowej. Oni się tutaj tutaj otrzymują posiłki, więc wrzućmy ją tutaj. Za 15 sekund nadleci taktyczna głowica jądrowa. Możemy już tutaj ją zobaczyć, jak zmierza. I proszę Państwa, oto i... kwintesencja destrukcji w czystej postaci. Wydaj nam rozkaz, a posiłki będą twoje. Boże, cudny widok. Cudny widok, ale również jak i straszny. Dla osób, na których zostaje użyta taka broń. Boże. I widać, jak fajnie zbliżymy sobie kamerę, słyszymy licznik Geigera w tle, oraz który informuje nas o tym, że na tym obszarze jest promieniowanie. Gra jest po prostu niezwykle widowiskowa. Dlatego też postanowiłem wam ją pokazać. Okej, okay, tu kolejne jednostki wroga, które dostały się pod ostrzał moich śmigłowców. Ale eksplozje. Kawałki latają. Możemy tutaj sobie zobaczyć także, jaki gigantyczny lej pozostał po eksplozji nuklearnej. Dobra, tutaj kolejne jednostki wroga. Zlikwidujmy je. Ładnie. Jebut, pierdut. Wszystko poszło się pieprzyć. Tak jest. O, fuck. Dostaliśmy się pod ostrzał wrogiej artylerii. No cóż, ja się będę z wami powoli żegnał. Życzę wam miłego dnia. Cieszcie się i bawcie się grami, bo one są niezwykłą częścią naszej kultury. Na razie, cześć i czołem. Ciao!